Witam w historycznym momencie dla tego miejsca. W historycznym miejscu i w historycznym momencie. Witam z Auli Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W chwili, gdy nadana będzie doktorat honoris causa jednemu z wychowanków, kierowników, twórców polskiego szkolnictwa morskiego, o czym zresztą za chwilę będziemy szerzej mówić. Gościem honorowym dzisiejszej uroczystości jest pan profesor doktor habilitowany Daniel Duda, były rektor tej uczelni. Ze względu na panujące warunki nasze dzisiejsze spotkanie musi odbyć się w zupełnie nietypowej scenerii, ponieważ rygory pandemiczne, o których wszyscy wiemy i z którymi wszyscy musimy się borykać, powodują, że mogliśmy się tutaj zebrać jedynie w bardzo skromnej liczbie. Oczywiście oprócz pana kapitana Daniela Dudy jest rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pan profesor, kapitan żeglugi wielkiej również, Adam Weintrit. Jest również laudator dzisiejszej uroczystości, pan profesor Piotr Jędrzejowicz, również jeden z rektorów szacownej uczelni. Sala jest historyczna, tak jak i miejsce jest historyczne, bowiem od roku 1930 to Gdynia jest miejscem, w którym kształciły się kadry morskie II Rzeczypospolitej, później w okresie powojennym kilkadziesiąt lat i kilkadziesiąt roczników kapitanów, mechaników okrętowych wychodziło z tej uczelni, zasilając biało-czerwoną banderę. Podczas dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbędziemy tę ceremonię za pośrednictwem sieci. Mam nadzieję, że dzięki temu możemy oglądać to w znacznie szerszym gronie osób, bowiem internet, jak wiadomo, nie ma granic i zapowiadaliśmy o tym dzisiejszym dniu jak najszerzej. W związku z tym liczę na to, że mówię do tysięcy ludzi, a dzisiejsza uroczystość warta jest tego, aby przeszła i na pewno tak się stanie, przeszła do historii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Szkoły morskiej o ponad stuletniej już w tej chwili tradycji, bo utworzona w Tczewie 8 grudnia formalnie, otwarta roku 1920, 8 grudnia 2020 obchodziła ten moment swoich narodzin. Natomiast ze względu na ciągle dotykającą nas pandemię musieliśmy to również odbyć w takiej okrojonej postaci, tym niemniej uroczystej, jak na to okoliczności tego dzisiejszego naszego spotkania zasługują. Proszę Państwa, za chwilę zacznie się to uroczyste posiedzenie Senatu, ale zanim to się stanie, powiem, że ten limit 5 osób spowodował, że oprócz wymienionych już tutaj panów, których przedstawiliśmy, jest również pani Stanisława Dudowa, małżonka doktoranta honoris causa, wierna towarzyszka życia pana profesora. Poproszę jego magnificencję rektora, profesora Adama Weintrita, o uroczyste otwarcie dzisiejszego posiedzenia Senatu, tak nietypowego, tak uroczystego, odbywającego się w tak wyjątkowej chwili. Otwieram otwarte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z okazji nadania tytułu honoris causa panu profesorowi, doktorowi, kapitanowi żeglugi wielkiej Danielowi Dudzie. Sztandar Uniwersytetu Morskiego wprowadzić. Thank you.
wykonaniu chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Szczęśliwie to nagranie mogliśmy zrobić jeszcze przed okresem ścisłego lockdownu i ono właśnie w tym momencie mogło zostać wykorzystane w tak godny sposób. Dyrygentem i dyrektorem chóru jest pan Karol Hila. Dodam tylko, że chór odnosił wielkie już sukcesy, mimo że nie jest to chór w pełni profesjonalny. Jest po tournée w wielu krajach świata i co było zresztą widać, do profesjonalizmu tam nie brakuje. Proszę Państwa, poproszę teraz o zabranie głosu przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera, kapitana żeglugi wielkiej, Adama Weintrita. Szanowni Państwo, dostojny gościu, szanowny doktorancie, Wysoki Senacie, panie i panowie. Chciałbym jeszcze raz serdecznie powitać szanownego doktoranta, pana profesora, doktora kapitana żeglugi wielkiej Daniela Dudę wraz z małżonką oraz pana doktora habilitowanego inżyniera, profesora Piotra Jędrzejowicza, promotora oraz dzisiejszego laudatora. Witam serdecznie członków Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Witam wszystkie osoby biorące udział w dzisiejszej uroczystości w trybie zdalnym, zgromadzonych przed monitorami komputerów, przede wszystkim najbliższą rodzinę pana profesora, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów, znajomych. Witam pana ministra, pana wojewodę, pana prezydenta, panów rektorów, panie i panów dyrektorów, panie i panów prezesów, panie i panów przewodniczących, panie i panów profesorów, całą społeczność akademicką naszej uczelni, pracowników, studentów, doktorantów, ale także absolwentów, wychowanków pana profesora. Panująca od roku pandemia koronawirusa, a w szczególności lockdown ogłoszony w naszym województwie, spowodowały, że niejako zostaliśmy zmuszeni do zmiany scenariusza i przeprowadzenia tej ważnej uroczystości w trybie hybrydowym. Rozumiem, że wielu z was może czuć dzisiaj niedosyt i rozczarowanie. Mam nadzieję, że nie żywicie Państwo do nas pretensji z tego powodu, że nie możecie być tutaj w auli fizycznie razem z nami. Ale przemawiając teraz do opustoszałej sali, wyraźnie czuję, że jesteście tutaj z nami duchowo. Gdyby wziąć pod uwagę tylko nadesłane gratulacje, a będzie ich, jak się domyślam, po zakończeniu jeszcze więcej, dziś aula pękałaby w szwach. Szanowni Państwo, za chwilę przypadnie mi w udziale ogromny zaszczyt i wielki honor ogłoszenia decyzji Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni o nadaniu panu profesorowi, doktorowi, kapitanowi żeglugi wielkiej Danielowi Dudzie zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Kilka miesięcy temu zostałem rektorem Uniwersytetu Morskiego i byłem wówczas przekonany, że to powinna być jedna z moich pierwszych decyzji. Jestem dumny z tego, że niemal natychmiast udało mi się ten zamiar zrealizować, że tak szybko i sprawnie udało się procedować zgłoszony wniosek, a społeczeństwo akademickie naszej uczelni przyjęło moją inicjatywę z wielką aprobatą i zrozumieniem. Senat Uniwersytetu podjął uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa już 5 listopada ubiegłego roku. Zgodnie ze statutem naszej uczelni ten honorowy tytuł przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury oraz życia społecznego. W dotychczasowej historii Uniwersytetu honor ten przyjęło zaledwie 3 wybitnych ludzi nauki i gospodarki morskiej. Dzisiaj do tego szacownego grona dołącza pan profesor, doktor, kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda, wieloletni, nierozerwalnie zasłużony rektor naszej uczelni. Można by rzec,
rektor rektorów, bo to właśnie on przyjmował do pracy w naszej uczelni późniejszych jej rektorów, pana profesora Piotra Jędrzejewicza, pana profesora Józefa Lisowskiego, pana profesora Piotra Przybułowskiego, pana profesora Romualda Cwilewicza oraz pana profesora Janusza Zaremskiego. I można powiedzieć, że także dzisiejszego rektora. Tak, przez pierwszy rok moich studiów na Wydziale Nawigacyjnym rektorem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, moim rektorem był dzisiejszy doktorant, pan profesor Daniel Duda. Senat Uniwersytetu podjął jednogłośną decyzję o nadaniu panu profesorowi Dudzie tej najwyższej godności akademickiej w dniu 28 stycznia 2021 roku po zapoznaniu się z uchwałami senatów trzech uczelni wspierających wniosek naszego senatu. Senatu Akademii Marynarki Wojennej pod przewodnictwem rektora komendanta kontradmirała profesora doktora habilitowanego Tomasza Szubrychta, Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie pod przewodnictwem rektora doktora habilitowanego inżyniera kapitana żeglugi wielkiej Wojciecha Ślączkę, profesora Uniwersytetu oraz Senatu Uniwersytetu Gdańskiego pod przewodnictwem rektora profesora doktora habilitowanego Piotra Stepnowskiego, a także po zapoznaniu się z niezwykle rzeczowymi oraz życzliwymi opiniami profesorów, profesora doktora habilitowanego inżyniera kapitana żeglugi wielkiej Stanisława Gucmy z Akademii Morskiej w Szczecinie, byłego wieloletniego rektora tejże uczelni, pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Zbigniewa Łukasika z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, byłego rektora tej uczelni, a także byłego pracownika naszej uczelni oraz kontradmirała profesora doktora habilitowanego Tomasza Szubrychta z Akademii Marynarki Wojennej, obecnego rektora komendanta tej uczelni. Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wykonał historyczną pieśń autorstwa pana Michała Chłaski, absolwenta jeszcze Szkoły Morskiej w Tczewie. Dodam tylko, że poza honorami, o których była tutaj mowa, jeśli idzie o pana profesora Dudę, jego pasją wielką obecnie jest dokumentowanie i zbieranie informacji o polskim szkolnictwie morskim właśnie obchodzącym to stulecie. I dodam tylko, że pan profesor Daniel Duda osobiście znał pana Michała Chłaskę, jak i wielu innych tczewiaków, którzy stanowili ten taki fundament pod szkolnictwo morskie, które od 1930 roku przeniosło się z Tczewa do Gdyni. Poproszę w tej chwili o laudację pana profesora Piotra Jędrzejowicza. Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, dostojny panie profesorze, szanowni państwo. Mam ogromny zaszczyt i honor pełnić rolę promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni niezwykłemu człowiekowi, wybitnemu twórcy, który wniósł nieoceniony wkład w powstanie i rozwój pierwszej polskiej wyższej uczelni morskiej, panu profesorowi, kapitanowi żeglugi wielkiej Danielowi Dudzie.
Z panem profesorem spotkałem się po raz pierwszy na seminarium doktorskim, którego efektem było uzyskanie przez nas obu stopnia naukowego doktora tego samego dnia pod opieką tego samego promotora w 1969 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Wtedy po obronie dostałem od pana profesora, wówczas dziekana Wydziału Nawigacyjnego, propozycję pracy w Wyższej Szkole Morskiej. Od tego czasu nasze losy splatały się w różnych okolicznościach, zawsze z wzajemnym szacunkiem i sympatią. Tytuł honorowy doktora honoris causa jest najwyższą godnością akademicką, którą nadaje się osobom wybitnym, zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, ludziom wielkiego formatu, bez działalności których świat byłby intelektualnie i materialnie uboższy. Osoby, którym takie wyróżnienie jest nadawane, cieszą się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną. Profesor, kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda, jak mało kto spełnia te kryteria. Dzisiejsza uroczystość jest konsekwencją podjętej w dniu 28 stycznia 2021 roku uchwały Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni o nadaniu tytułu doktora honoris causa profesorowi Danielowi Dudzie. Uchwała podkreśla zasługi pana profesora dla rozwoju życia społecznego, budowy polskiej gospodarki morskiej i kształtowania etosu zawodowego środowiska ludzi morza oraz istotny wkład w rozwój Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Większość z nas, tu obecnych i obecnych przed monitorami swoich komputerów, zna zarówno bogatą działalność naukową, jak i rozległą działalność społeczną i organizacyjną pana profesora. Efekty jego pracy przełożyły się bezpośrednio na rozwój polskiej gospodarki morskiej, jej promocję w kraju i za granicą oraz na wsparcie rozwoju macierzystej uczelni. Rozwój ten pan profesor Daniel Duda postrzegał zawsze przez pryzmat budowy Rzeczypospolitej Morskiej oraz tworzenia jej zasobów materialnych, kadrowych i intelektualnych, a zatem pracy opartej o reguły realizmu praktycznego, prakseologii, teorii sprawnego działania. Wykonać zadanie solidnie, niezależnie od okoliczności, jest wartością immanentną, przynoszącą korzyść jednostkom, grupom społecznym, społeczeństwom. Ta maksyma Tadeusza Kotarbińskiego, jednego z największych polskich filozofów, którego hasło dobrej roboty sformułowano w latach 70. ubiegłego wieku, była podstawą sprawnego działania pana profesora Daniela Dudy przez całe zawodowe i społeczne życie. W myśl tej idei na poszczególnych etapach swojej aktywności zawodowej, zarówno jako praktyk transformacji gospodarczej Polski pracując w latach 1950-1966 w polskiej żegludze morskiej w Szczecinie, dochodząc do stanowiska kapitana na statkach polskich linii oceanicznych, jak i sprawny menedżer z bogatym doświadczeniem zawodowym pracując w latach 1966-1969 w kapitanacie portu Gdyni jako kapitan portu, skutecznie budował polską gospodarkę morską oraz morską świadomość młodego pokolenia. W latach 70. zapewnienie wykwalifikowanych kadr oficerskiej dla polskiej bandery było poważnym wyzwaniem dla szkolnictwa morskiego. Profesor Daniel Duda podjął to wyzwanie, a przy okazji został pierwszym w polskiej flocie kapitanem z tytułem naukowym doktora. Połączenie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego oraz nadanie nowej jednostce statusu wyższej uczelni oraz nazwy Wyższa Szkoła Morska była początkiem nowej kariery i nowych zadań dla kapitana Daniela Dudy, który z pasją i energią podjął zadania związane z funkcją dziekana Wydziału Nawigacyjnego.
Jego doświadczenie zawodowe, sprawność w zakresie zarządzania oraz umiejętność osiągania celów i zyskiwania przychylności szkole spowodowały, że 3 lata później, 8 marca 1972 roku, profesor Daniel Duda został rektorem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Funkcję tę pełnił przez 3 kadencje do roku 1981. Te 9 lat to czas gwałtownego rozwoju uczelni, budowy i inwestycji zgodnie z zasadą realizmu praktycznego, który pozwalał rektorowi Danielowi Dudzie brać za punkt wyjścia to, co istniało, respektować granice i warunki możliwych działań oraz trafnie ustalać hierarchię wartości. Uczelnia zyskała nowe statki, budynki i laboratoria, a studenci, akademiki, halę sportową i klub żeglarski. Kierując Wyższą Szkołą Morską w Gdyni przez 3 kadencje, doprowadził do zbudowania Antoniego Garnuszewskiego, statku szkolno-towarowego w eksploatacji Polskich Linii Oceanicznych i szkolnego statku żeglowego Dar Młodzieży. Bez niezwykłego zaangażowania rektora Dudy w budowę Daru Młodzieży, żmudnego i pracowitego wydeptywania ścieżek, przekonywania decydentów, pozyskiwania sponsorów, promowania akcji, zbierania środków, jednostka ta nie mogłaby była powstać. Za kadencji profesora Dudy zbudowane zostało osiedle akademickie dla ponad 1000 studentów i młodych pracowników naukowych, hala sportowa, planetarium. Nadbudowany został główny budynek w środkowej części, zaadaptowany pod dasze budynku Wydziału Elektrycznego od strony ulicy Morskiej i Grabowej. Dokonana została adaptacja pomieszczeń i warsztatów pod nowoczesne laboratoria. Zrealizowano również budowę stacji paliwowej unikalnego na owe czasy i pierwszego w szkolnictwie morskim laboratorium pożarowego. Zrealizowano budowę kilku sal wykładowych, garaży, boisk do kosza, siatkówki, placu ćwiczeniowego dla studium wojskowego. Dokonana została modernizacja statków Horyzont i Zenit, wykonany generalny remont domu profesorskiego i jego pełnej adaptacji do zadań dydaktycznych. Przejęto basen pływacki od klubu Arka. Dokonań kadencji rektorskiej profesora Daniela Dudy należy do dokonania tych należy również budowa ośrodków sportu wodnych, adaptacja i remont nabrzeża, konserwacja elewacji, powołanie studenckiego klubu żeglarskiego, wprowadzenie studiów zaocznych i uzupełniających dla absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej, doprowadzenie do uzyskania przez Wyższą Szkołę Morską prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Dzięki umiejętności sformułowania i realizacji przez profesora Daniela Dudy długoterminowej strategii rozwoju uczelni, Wyższa Szkoła Morska stopniowo poszerzała zakres i profil kształcenia. Ze szkoły typowo zawodowej, kształcącej oficerskie kadry dla floty różnych specjalności, stawała się uczelnią o coraz szerszym programie, także w specjalnościach lądowych, choć wciąż dominowały specjalności ukierunkowane na szeroko pojętą gospodarkę morską. Swoją pasję ciągłego rozwijania i kształtowania Polski morskiej realizował pan profesor również w środowisku międzynarodowym i portowym, prowadząc pracę na rzecz rozwoju Portu Północnego, Portu w Świnoujściu, uczestnicząc w centralnym programie badawczo-rozwojowym, prowadząc badania dotyczące powiadamiania, poszukiwania i ratowania, oceny faktycznego stanu Polskiej Służby Ratowniczej w świetle wymagań międzynarodowych. Był inicjatorem współpracy z uczelniami zagranicznymi. Dzięki jego determinacji nawiązało unikalną, jak na lata 70., współpracę z Hochschule Bremerhaven, uczelnią niemiecką, która obecnie jest najstarszą, aktywną współpracą pomiędzy uczelniami polskimi i niemieckimi. Zainteresowanie rozwojem struktur szkolnictwa morskiego i dostosowanie ich do nowych wyzwań w zakresie kształcenia kadr dla potrzeb polskiej gospodarki morskiej
widoczne jest w aktywności organizacyjnej profesora Dudy. Pan profesor był przewodniczącym Rady Programowej Średniego Szkolnictwa Morskiego, przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na wszystkie stopnie oficerskie i marynarskie przy dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni, przewodniczącym zespołu do spraw wdrażania konwencji STCW 7895, przewodniczącym komisji badającej zgodność programów nauczania w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej z wymagami tej konwencji. W latach 1990-98 profesor Duda był dyrektorem pionu Inspekcji Morskiej w Urzędzie Morskim w Gdyni. Na przełomie lat 89-90 profesor rozpoczął pracę w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej. Przez kilka lat był kierownikiem zespołu do spraw bezpieczeństwa żeglugi, szefem Katedry Eksploatacji Jednostki Pływającej, członkiem Senatu Akademii Rady Wydziału, przewodniczącym Komisji Etyki Senatu. Za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej i narodowej, jak również za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju oraz za swoją ponadprzeciętną aktywność, w tym publicystyczną, ukierunkowaną na propagowanie wiedzy o morzu, krzewienie kultury morskiej, jak też pobudzania zainteresowań rozwojem polskiej gospodarki morskiej oraz wzrostem jej znaczenia dla gospodarki narodowej i społeczeństwa. Podczas pracy w Akademii Marynarki Wojennej uzyskał szczególnie cenne wyróżnienia. W 2006 roku Nagrodę Specjalną za aktywność w popularyzowaniu nauki, w 2008 roku tytuł wybitnego nauczyciela AMW, a 19 marca 2015 roku Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni nadała profesorowi kapitanowi żeglugi wielkiej Danielowi Dudzie tytuł doktora honoris causa. Idea rozwoju kadr morskich jest również widoczna w trosce pana profesora o rozwój naukowy młodego pokolenia. Profesor Duda był recenzentem 73 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. Jest autorem ponad 500 publikacji, w tym 42 książkowych oraz 195 opinii i recenzji. Pod jego kierownictwem wykonano 443 prace inżynierskie, magisterskie i licencjackie. Jest współautorem 3 wynalazków oraz 2 patentów. Profesor, kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda pozostaje bardzo aktywny na niwie społecznej i wydawniczej. Publikował i był członkiem Kolegium Redakcyjnego Techniki i Gospodarki Morskiej, Nautologii, Zapisków Puckich, Przeglądu Hydrograficznego, Biblioteki Nawigatora. Publikował w Prawie i Orzecznictwie Izb Morskich, Biuletynie Technicznym PLO, Biuletynie Technicznym PRS, W czasie morza, w budownictwie okrętowym i gospodarce morskiej, w zeszytach naukowych Akademii Morskiej, w okólniku Związku Polskich Oficerów Marynarki Handlowej w Londynie i wielu innych. Od 1968 roku profesor Daniel Duda jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Przez 4 kadencje jako prezes jest członkiem Zespołu Redakcyjnego Nautologii i Rady Naukowej Towarzystwa. Jest również wiceprezesem i współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza, komandorem kapituły Pierścienia Halera Ligi Morskiej i Rzecznej, członkiem zarządu głównego Ligi Morskiej i Rzecznej. Jest laureatem Głównej Nagrody Literackiej imienia Konrada, 3 Nagród Złotego Pióra. Uhonorowany 9-krotnie przez ministra transportu i gospodarki morskiej, nagrodzony Srebrnym i Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP oraz Komandorią Harcerskiego Okrętu Morskiego, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, medalem srebrnym Zasłużony Kulturze Gloria Artis, medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, medalem złotym za długoletnią służbę, medalem Pro Patria uzyskanym w 2013 roku oraz wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i branżowymi.
W 2013 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, za szczególne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie marynistyki został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wsparciem i ostoją dla tak intensywnego życia zawodowego oraz działalności społecznej była dla pana profesora Daniela Dudy rodzina. Jego żona Stanisława była długoletnim dyrektorem, wicerektorem i nauczycielem matematyki II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Córka pana profesora posiada dwóch synów, wnuków pana profesora, zaś pan profesor może się dziś cieszyć 18-miesięczną prawnuczką. Cała rodzina spotyka się niezmiennie na coniedzielnych obiadach. Za to wsparcie i obecność serdecznie pani profesorowej i całej rodzinie dziękujemy. Szanowny panie profesorze, doceniając pana rozliczne dokonania, które przedstawiłem, składam wyrazy uznania i podziękowania za pana wkład w rozwój naszej uczelni, polskiej gospodarki morskiej i promocję postawy aktywności. Życzę panu zdrowia i dalszych długich lat życia, a także tej niespożytej energii i działalności na rzecz integracji środowiska ludzi morza oraz budowania trwałych podstaw silnej Polski morskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi Jędrzejowiczowi za tę laudację, za przypomnienie dorobku zawodowego pana profesora Daniela Dudy. Proszę państwa, zbliżamy się do kulminacyjnego momentu dzisiejszej uroczystości, mianowicie do wręczenia dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni profesorowi, doktorowi, kapitanowi żeglugi wielkiej Danielowi Dudzie. Akt nadania odczyta jego magnificencja rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pan profesor, doktor habilitowany, inżynier, kapitan żeglugi wielkiej Adam Weintrid. Proszę państwa, podczas odczytywania aktu nadania należy powstać. Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy poparciu senatów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego w uznaniu wybitnych zasług dla szkolnictwa morskiego w Polsce oraz dla rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nadaje uchwałą Senatu nr 20/17 z dnia 28 stycznia 2021 roku profesorowi, doktorowi, kapitanowi żeglugi wielkiej Danielowi Dudzie zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Podpisał rektor oraz promotor. Proszę państwa, oprócz gratulacji również z mojej strony, panie profesorze, serdecznie gratuluję w imieniu również tych kilkudziesięciu lat naszej znajomości i ośmielę się powiedzieć przyjaźni i próbie dokumentowania historii polskiego szkolnictwa morskiego, w tym tak zacnego pana dorobku. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni również w imieniu Senatu przygotował specjalną nagrodę dla pana profesora. Jest nią dzieło artystów, rzemieślników, bursztynników pomorskich, jakżeby inaczej, bursztynowa fregata. Pan profesor Adam Weintrid wręczy to pokaźne dzieło, bardzo efektowne. Panie profesorze, to już jest druga pana fregata stworzona po darze młodzieży. Stworzona dorobkiem pana życia. Profesor Adam Weintrid, profesor Daniel Duda. Gratulujemy raz jeszcze. Proszę państwa, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie również ufundował
prezent upamiętniający ten dzisiejszy moment. Pan profesor kapitan Ślączka prosił o przekazanie. Osobiście nie mógł dzisiaj tu przybyć ze względów, o których już wielokrotnie dzisiaj tutaj wspominałem. Proszę Państwa, panie profesorze, czas na Pana. Czas na Pana wykład. Zapraszam na honorowe miejsce do wygłoszenia wykładu obecnie już formalnie uznanego doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pana profesora Daniela Dudy. Wykład ilustrowany będzie osobiście przygotowany przez pana profesora, ilustrowany będzie slajdami, przezroczami. Będzie to oczywiście wykład związany z historią tego miejsca, z historią polskiego szkolnictwa morskiego. Pan profesor Daniel Duda. Wielkie, wielce szanowny panie rektorze, jestem wzruszony tym aktem. Tym bardziej się cieszę, że to jest ta uczelnia, z którą związałem się w latach 60. I drugi problem to jest to, że tę godność uchwaloną jednomyślną decyzją Senatu wręcza mi wychowanek, mogę śmiało powiedzieć, nieprzeciętny. To, co profesor Adam Weintraub publikuje, jak potrafi te najprężniejsze umysły krajowe i światowe połączyć, zebrać do wspólnego celu, którym jest pokazanie zagadnień floty, tego potencjału światowego, tych miliardów ton ładunku, które się przewozi, z myślą zawsze, żeby ten proces dokonywał się bezpiecznie i żeby ten proces dokonywał się najmniejszym wydatkiem finansowym. Serdecznie również dziękuję za taką wspaniałą ladację przyjacielowi, panu profesorowi Jędrzejowiczowi. Rzeczywiście byliśmy wspólnie na studium u jednego profesora, wybitnego profesora. W jednym dniu broniliśmy doktoratu. Ja chyba sobie, jak dobrze przypominam, chyba godzinę wcześniej. Na tym seminarium jednak muszę powiedzieć, że pan Piotr Jędrzejowicz to w stosunku do tej całej grupy, a było nas chyba 16-17 wtedy, to był taki najbardziej układny, z głęboką wiedzą, z przemyśleniem. Zawsze przychodził na te seminarium. My, którzy wykonywaliśmy różne funkcje, no niestety czasami popełnialiśmy te błędy. Piotrze, serdecznie gratuluję. Wysoki Senacie, serdecznie dziękuję za rozpoczęcie, za przeprowadzenie i za tak wspaniałe głosowanie. Jestem wzruszony. Szanowne panie, panowie, moim wykładem jest wyruszyli w bałtycki rejs. 18 sierpnia 1939 roku Dar Pomorza opuszcza Gdynię, udając się w rejs ćwiczebny po Bałtyku. Łącznie wypłynęło wówczas 171 osób. Myślę, że kapitan Kosko robił wszystko, żeby tych wszystkich, którzy po prostu skupiali się wokół
ówczesnej Państwowej Szkoły Morskiej zaokrętować na statek, żeby tych ludzi po prostu uchronić. Wśród tych, którzy wypłynęli, byli słuchacze wszystkich trzech roczników, ale i również jungowie kursu starszego i kursu kandydackiego. Znalazło się tam trzech mechaników, znalazł się również jeden kandydat na wydział administracyjny. W dniach 21-23 sierpnia dar rzeczywiście gościnnie był przyjmowany w Lipawie. To społeczeństwo z taką troską już wówczas, kontaktując się ze słuchaczami, jak i z załogą, wyrażali niepokój o przyszłość Polski. No muszę powiedzieć, że nasza ta strona, ta darowska strona reprezentowała pogląd jednoznaczny, że my po prostu sobie z najeźdźcą damy radę. Kolejny port po dwudniowym postoju to była Gdynia. Wszyscy już pragnęli, że to jest ten wymarzony mniej więcej miesięczny urlop, a więc kolejne przygody. Niestety 24 sierpnia kapitan dostaje umowny sygnał: Konstanty, zawiń do najbliższego portu szwedzkiego, czekaj na sygnał. Statek popłynął do Oxelösundu. Tym komendantem, który przyjął tę nieszczęsną wiadomość, to był Konstanty Kowalski, Orle Lwowskie, absolwent Szkoły Morskiej w Trzewie 27 roku, komendant fregaty od 9 czerwca 38 roku. Proszę zwrócić uwagę, wchodzi wówczas młody Kosko jako dyrektor Państwowej Szkoły, wchodzi po prostu na fregatę Kowalski, też absolwent czeskiej szkoły. Jaka taka prawidłowość po prostu jest w tym wszystkim. Ostatnim przewodniczącym Związku Polskich Oficerów Marynarki Handlowej, Bolesławem Pogórzelskim, tę sylwetkę szereg razy żeśmy omawiali. I doszliśmy do wniosku, że to wspaniały człowiek. Uchronił dar, nie ulega wątpliwości. Wyprowadził młodzież. Młodzież wyprowadził na szlaki wojenne, ale trzeba mu przyznać, że do 1944 roku z uporem robił wszystko, żeby każdemu dać jakiś fach do ręki. Nawet ci jungowie, młodzi chłopcy, 16-letni, którzy wypłynęli, w przyszłości to byli radiooficerowie, to byli po prostu wspaniali szyprowie pierwszej i drugiej klasy. Jemu poświęciliśmy taką skromną tablicę, ale tę tablicę poświęciliśmy z myślą, że ona będzie zainstalowana na darze Pomorza, ona jest. I tę tablicę, proszę Państwa, corocznie jakieś 120-130 tysięcy ludzi może oglądać. 8 września do kraju odleciało samolotem do Rygi 11 osób. To byli przede wszystkim ci, którzy mieli po prostu karty powołania do wojska. Dotychczas mówiono, że praktycznie poprzez Wilno dostali się do swoich jednostek, jednostki były rozbite i do walki nie weszli. Ale pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na przykład na Bogdana Korsaka, wcielonego do batalionu morskiego floty Pińskiej. Uczestniczył w walkach grupy operacyjnej po lesie generała Kleberga,
awansowany 15.09 do stopnia podporucznika czasu wojny, ciężko ranny w czasie walk pod Wolągłowską. On przyszedł do szkoły morskiej po drugim roku podchorążówki, stąd po prostu ta jego nominacja. Ale muszę dodać, że pod tą Wolągłowską 14 podchorążych również zostało ciężko rannych. 7 awansowanych na podporucznika w pobliskim Helenowie po prostu spoczywa, a w sumie w Helenowie 14 osób w granatowym mundurze. Do tych, którzy podjęli jeszcze walkę, należy bezsprzecznie Babkiewicz i należy również Bramiński. Statek został bardzo dobrze przygotowany, proszę Państwa, przez tych, którzy byli w Sztokholmie na statku. Oczywiście do tego przyczynili się ci wszyscy ludzie, którzy po prostu sprawowali pieczę nad różnymi urządzeniami, mechanizmami. Po zjedzeniu dobrego posiłku udali się autobusem na dworzec kolejowy i stamtąd do Göteborga. Tam zostali zaokrętowani na 5 statków polskich. Wilno, Narod, Kromaj, Robor i Chorzów. W okropnych warunkach, proszę Państwa, przyszło im wodami terytorialnymi w obstawie okrętów wojennych szwedzkich, norweskich, przejść do Bergen, a z kolei po prostu do Wielkiej Brytanii. Na takim Chorzowie wyobraźmy sobie 35 ludzi dodatkowo w ładowni po węglu, trochę słomy, 2 wiadra do mycia się w zimnej wodzie. 25 października zaokrętowali na statek tak zwany ORP Gdynia. Były transatlantyk Kościuszko. I tutaj zgodnie po prostu z życzeniem zostali podzieleni na grupy. Na tych, którzy chcieli jak najszybciej wejść po prostu do armii, otrzymać uzbrojenie i jak najszybciej przejść przez Niemcy do Polski. Druga grupa, która podjęła służbę w marynarce wojennej. Trzecia grupa, ta, która pozostała po prostu wierna polskiej marynarce handlowej. 21 października 1939 roku do tej grupy dołączyła jeszcze 13-osobowa grupa Wydziału Administracyjnego. Kowalski zostawił dar Pomorza zgodnie z wytycznymi ministra pełnomocnego, ambasadora i uczynił radiooficera Kwiatkowskiego i starszego bosmana Leszczyńskiego dowódcą daru. Jest to niekonsekwencja, bo dowódca może być tylko jeden. I w tym akcie, który Państwo tutaj macie obok, on jest w sali tradycji, też taka druga nieścisłość, pozostawić na statku 5 starszych marynarzy. Tych ludzi po prostu nie było. Statek dobrze zacumował. Z tej załogi, która została w Szwecji, to zmarł w 1942 roku Jan Leszczyński, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez rząd londyński. I w 2004 roku otrzymał gwiazdę i spoczął w ogólnie
Polskiej, ale i zasłużonych ludzi morza w Rewie. Jest to ta postać, ta symbol po prostu tego dobrego, morskiego, marynarskiego wychowania. To nie tylko Burchard jego po prostu podkreślał, ale po wielu latach sam spotykałem osoby, które szczyciły się tym, że tę jego spracowaną prawą rękę po prostu ściskali. Jest grupa, która została wcielona do armii francuskiej. Proszę Państwa, ta grupa była bardzo ciężko doświadczona. Już 14 stycznia 1940 roku złożyli przysięgę. Otrzymali po prostu tytuły ułan z cenzusem. Niektórzy z nich przeszli przeszkolenie podoficerskie również. Po pewnym czasie jednak doszli do wniosku, że trzeba tych ludzi już przestać szkolić, bo oni są już wyszkoleni do walki. Poszli niektórzy do pracy w kamieniołomach, do rolników, w lesie, żeby zarobić troszkę pieniędzy. Całe umundurowanie to umundurowanie jeszcze z czasów I wojny światowej. Żartowali z siebie, pokazując pocerowane różnego rodzaju dziury. No jeden drugiemu życzył, żeby w to samo miejsce jego ta kula nie trafiła. Początkowo ćwiczyli kijami, a potem dopiero po prostu bronią. Niektórzy wrócili do Wielkiej Brytanii dopiero w 1943 roku po okropnych obozach w Mirandzie czy po prostu w Toulonie. Chrobry. Kandydaci na studia na Wydziale Administracyjnym. Mieli wspaniałego po prostu opiekuna, Bogusława Żurawskiego, absolwenta Szkoły Morskiej z 1922 roku. Automatycznie w Antwerpii skończył Instytut Handlowy. Początkowo po przyjeździe do Londynu zajął się wysyłaniem listów i korespondencją z Polską, łączność z rodzinami w ramach po prostu Polskiego Czerwonego Krzyża. Ale szybko, ze względu na znajomość przede wszystkim języków, do marynarki wojennej i tam po prostu współpracował z takimi osobami jak komendant Jabłoński, ale i nasz dyrektor, komandor, który też tam po prostu miał swoją siedzibę. Stwarzali warunki, żeby Polaków poprzez Gibraltar przesyłać jak najwięcej do Anglii. Z marynarki wojennej został skierowany do drugiego oddziału sztabu Wojska Polskiego. Przeszedł przeszkolenie w Polskiej Szkole Wywiadu. I w nocy z 16 na 17 wrzesień 1943 roku zrzucony na teren Polski w ramach akcji Neon. Był zastępcą szefa Wydziału Wywiadowczego Komendy Głównej Armii Krajowej Ekspedycji Lombard, pseudonim Mistral Miron. Odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami oraz brytyjskim King's Medal for Courage in the Cause of Freedom. Miałem możliwość w 70 roku temu absolwentowi ściskać dłoń w Tczewie. Co robić ze słuchaczami? Wspomniany już kapitan Kowalski przygotował
taki projekt ramowy zorganizowania szkoły morskiej na terenie Wielkiej Brytanii. Zaakceptowany przez dyrektora Moszczyńskiego, jak i również przez ministra przemysłu i handlu. Wychodząc z założenia, że pierwszy pójdzie ten rocznik na przeszkolenie, który ma największy zasób wiedzy, a więc wszyscy absolwenci drugiego rocznika zostali skierowani na przeszkolenie. Muszę powiedzieć, że Kowalski dobrał bardzo dobry skład wykładowców, takich jak Maciejewski, tam jeszcze Żurawski na tym pierwszym kursie był, Warzecha, Schmidt, pierwszy mechanik. Drugi kurs rozpoczął się już w oparciu o Wydział Nawigacyjny University College Southampton. 10-miesięczny również kurs dla osób, które ukończyły pierwszy rok nauki w PSM w Gdyni. Było tego 28 osób. Najlepszym absolwentem kursu został Radzikowski, odznaczony później medalem morskim Polskiej Marynarki Handlowej z okuciem. Proszę zwrócić uwagę na tę fotografię, którą w tej chwili prezentuję. Widzicie Państwo sztandar historyczny. On jest odnowiony, on jest w sali tradycji, dostępny, szczególnie młodzież, żeby go oglądała. Mamy po lewej stronie grupę słuchaczy Polaków, po prawej Anglików. Nie ma tutaj Belgów. Belgów skończyło w sumie szkolenie ponad 600 osób w czasie II wojny światowej. Wojna, te okropności, bombardowanie, 11 listopada, Dzień Niepodległości czcimy. Jakie to wzniosłe wydarzenie. Tak wyglądali ci, którzy pobierali wówczas naukę. Jeden bez broni, to jest Milenuszkin, który był dowódcą tego kursu, ale pistolet po prostu przynależnie jemu miał. Dużo pomagali ludności, dużo pomagali po prostu w likwidacji tych szkód, ratowaniu rannych w czasie nalotów. Trzeci kurs to przede wszystkim słuchacze kursu wstępnego i pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Transportu i Administracji Morskiej PSM-u. Ci z administracyjnego, tam dwóch, przerzuciło się. Najlepszym wówczas słuchaczem okazał się Norbert Gołuński, pseudonim Bombram i Witold, przeszkolony w Polskiej Szkole Wywiadu, zaprzysiężony, awansowany do podporucznika Marynarki Wojennej, zrzucony do kraju w 1943 roku, przydzielony do oddziału 2 Komendy Głównej Armii Krajowej jako inspektor sieci wywiadu morskiego w ekspozyturze Lombard, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti i Krzyżem Walecznych. Wspaniała postać. Więc pokazuję Państwu z tej szkoły drugi, cicho, ciemny, na czystu, 16. 10 rozpoczyna się kolejny, czwarty kurs dla 25 osób. To jest głównie ci, którzy po prostu zostali skierowani do Marynarki Wojennej. Teraz z Marynarki Wojennej po prostu zaczynają być zwalniani i po prostu wchodzą w normalny cykl nauczania w szkole morskiej. Jest to grupa 25-osobowa. Wśród nich najlepszy po prostu okazał się w nauce języka angielskiego Jerzy Straszak, przeszkolony w szkole wywiadu dwukrotnie w lipcu i w sierpniu latał samolotem na
do Polski. Z tego 2/8/44 roku pozostawił pamiątki, które się naprawdę z trudem czyta. Otworzyli sobie włas i oglądali palącą się Warszawę. Odznaczony został Krzyżem Walecznym. Proszę Państwa, szkoła ta Southampton została przeniesiona jeszcze do Londynu, ale muszę powiedzieć, z wielkim dorobkiem. Personel, ten wydawniczy personel, wyposażenie sal i tak dalej. Tu rozpoczynają się też kursy w dalszym ciągu na poruczników aspirantów, ale i również kursy na kapitanów żeglugi wielkiej, na szyprów pierwszej klasy. Jest tutaj wspaniała sylwetka kapitana Wiktora Gorzątka. Muszę dzisiaj powiedzieć Państwu, że a szczególnie tym młodym, którzy studiują, że to była najbardziej ulubiona chyba postać w Wyższej Szkole Morskiej, wówczas jak byłem, wychowawca. To był człowiek, którego każdy, który był nauczany przez niego, szanował, miał dla niego szacunek i wiedział, co się po nim po prostu spodziewać. Proszę Państwa, Szkoła Morska na terenie Wielkiej Brytanii również szkoliła mechaników. Radiooficerowie byli szkoleni w ośrodkach brytyjskich i muszę jeszcze jedno dodać, mimo wojny robiono wszystko, że z chwilą, gdy przychodzisz na kurs kapitanów czy mechaników pierwszej klasy, musisz mieć po prostu średnie wykształcenie. Te średnie wykształcenie zdobywali po prostu polskie szkoły, które były w Wielkiej Brytanii. Szkoła szkoliła mniej więcej rocznie 30-36 absolwentów. To jest tyle samo, co szkoła państwowa w okresie międzywojennym. Czyli zapotrzebowanie na kadr było spełnione. Polska w 1939 roku oddała do wspólnego alianckiego wysiłku wojennego 36 statków o łącznym tonażu 116 tysięcy brutto. W momencie zakończenia II wojny światowej w 1945 roku dzięki skutecznej polityce inwestycyjnej, uzupełniania wojennych ubytków tonażowych, a przecież 8 statków zatopionych, ponad 42 tysiące BRT, to był ten wkład nasz do wspólnego alianckiego wysiłku. To Polska miała ten tonaż 127 tysięcy ton. Dzięki wysiłkowi więc szkoły morskiej nie musiano zatrudniać na polskich statkach personelu oficerskiego. Gdybyśmy popatrzyli na personel obcy, który był na statkach, a on w 1945 roku dochodził już do jakichś 48%, to byli przede wszystkim szeregowi ludzie. A wśród kadry jakby oficerskiej jest wymieniony jeden, który poległ, ale to był oficer łącznikowy Brytyjczyk. Czyli ta uczelnia poprzez adaptację tych programów
czasu wojennego. Kształciła w czasie wojny nadal wspaniałą kadrę. Może nie o takim stopniu poziomu teoretycznego, ale praktycznego na pewno. Którzy dobrze spełniali swój patriotyczny obowiązek i wspaniale skończyli egzamin już po okresie II wojny światowej. Z tych, co wypłynęli, to ciała 17 osób znajdują się na różnych morzach i oceanach świata. Tam wśród nich jest również jakaś siódemka chyba z krzyżami walecznymi, jeden z krzyżem walecznym francuskich. 92% z tych uczestników przerwanego w 1939 roku pozostało po zakończeniu wojny na Zachodzie, nie godząc się na powojenny jałtański porządek. W Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza Polskie Towarzystwo Nautologiczne było wnioskodawcą, ale i projektantem odpowiedniej tablicy złożenia hołdu oficerom i marynarzom Polskiej Floty Handlowej, którzy oddali życie za Polskę w wojnie w 1939-1945 roku. Jest to skromne podziękowanie tym ludziom. Jeszcze raz, panie rektorze, kończąc, serdecznie dziękuję panu, swemu laudatorowi, dziękuję serdecznie wspaniałemu senatowi, całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i wszystkim tym, którzy przysłali mi z tej okazji gratulacje. Również chciałbym podziękować mojej wspaniałej małżonce, a i rodzinie, która po prostu jakoś tak godzi się, że siedzi w tym swoim pokoju, chyba z 10-12-metrowym, korzysta oczywiście z dwóch pokoi pięknych, które ma małżonka. Tam to wszystko porozrzucane jest, ale że godzą się po prostu na mój sposób życia. Ale tak jak powiedział pan Aleksander Gosk, wspaniały redaktor, a muszę dodać, że jego tata to był tym, który chyba pierwszy zaczął się rozliczać i pokazywać po prostu trud tego marynarza, przede wszystkim wojennego II wojny światowej. Olek nie pozostał w tyle. Serdecznie dziękuję. Proszę państwa, raz jeszcze muszę wyrazić żal, że jedynie dwie osoby mogły oklaskiwać ten wykład poświęcony najdłuższemu rejsowi absolwentów tej uczelni, najtrudniejszemu egzaminowi, który musieli zdawać ludzie, którzy wyszli z tych murów jako młodzi chłopcy na darze Pomorza. Dodam tylko, że w 1945 roku, kiedy oni jeszcze byli tam w Wielkiej Brytanii, to już tutaj przedwojenni absolwenci rozpoczęli kolejny etap historii jeszcze nie Uniwersytetu, Państwowej Szkoły Morskiej, bo tutaj Konstanty Maciejewicz rozpoczynał pierwszy nabór i rozpoczynało się nowe życie tej szkoły. Proszę państwa, do naszych gratulacji chciałby się dołączyć człowiek, który cały czas jest z nami, choć nie w tej sali. Myślę tutaj o panu ministrze Grzegorzu Witkowskim, podsekretarzu stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który obserwując nasze dzisiejsze spotkanie z Warszawy, chciałby
skierować kilka słów do pana profesora Daniela Dudy, doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Panie ministrze, jest pan słyszany, ale nie widzimy pana. Właśnie, pan minister z pewnością zaraz do nas dotrze. Czy teraz mnie słychać, albo widać? Słychać i widać, panie ministrze. Jest pan z nami. Bardzo dziękuję, bardzo przepraszam za te drobne kłopoty techniczne. Szanowny panie profesorze, magnificencjo, rektorze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dostojny doktorze honorowy. Otóż dzisiejsza uroczystość nadania panu profesorowi zaszczytnego akademickiego wyróżnienia tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest zwieńczeniem wieloletniej pracy włożonej w rozwój gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego. Uzyskane właśnie zaszczytne miano jest uhonorowaniem osiągnięć i poszerza grono posiadanych już przez pana profesora znamienitych tytułów naukowych i honorowych, co znakomicie podkreśla rozległość pasji i podejmowanych aktywności. Dążenie do modernizacji zarówno w aspekcie programów nauczania, jak i floty szkoleniowej, dbałość o warunki bytowo-rekreacyjne, o których mówił wcześniej promotor, studentów, wyrażone w zrealizowanych projektach wyznaczyły wysoki poziom, który uczelnia wciąż podtrzymuje, z czego jako minister nadzorujący szkolnictwo morskie jestem szczególnie rad. Dorobek pana profesora imponuje. Nie tylko w sferze akademickiej trudno zliczyć zasługi dla obszarów bezpieczeństwa, żeglugi, budownictwa, innowacyjności, rozwiązań patentowych, a także wynalazczości. Dziś do bezliku wyróżnień i odznaczeń zebranych przez pana profesora na przestrzeni lat dołącza jako wraz z głębokiego uznania dla nieocenionych zasług na rozwoju nauki oraz gospodarki morskiej ta najwyższa godność akademicka. Ten szczególny dzień jest doskonałą okazją do przekazania panu serdecznych gratulacji i najlepszych życzeń. Proszę więc przyjąć wyraz głębokiego szacunku i podziwu wraz z podziękowaniami za wybitne osiągnięcia oraz życzenia świetnego zdrowia i krasomówczości, którą przed chwilą mieliśmy mieć możliwość obserwowania, wielu sił oraz wszelkiej pomyślności. W imieniu ministra infrastruktury oraz rządu Rzeczpospolitej Polskiej chciałbym te życzenia na pana ręce teraz złożyć. Niemniej jednak, magnificencjo, gdybym mógł jednak jeszcze dwa zdania od siebie powiedzieć. Proszę, milcząca bardzo. Zgoda jest, więc sobie pozwolę. Otóż, panie profesorze, dostojny doktorze honorowy, szanowni państwo, no ja bardzo żałuję, że nie mogę być dzisiaj z państwem, ponieważ możliwość spotkania tak zasłużonych dla państwa polskiego i jego historii, i gospodarki morskiej, szkolnictwa morskiego ludzi zdarza się naprawdę raz na bardzo krótki czas, a niestety ta pandemia trochę przypomina nam te czasy wojenne, o których pan profesor raczył wspominać. Dziękuję za ten piękny wykład, szczególnie fantastycznej postawy kapitana Konstantego Kowalskiego. Myślę, że wspólnie się zgodzimy, że jego heroizm, ale taki połączony z profesjonalizmem, no, doprowadził do tego, że dar Pomorza i studenci, adepci, załoga mogła dalej kontynuować i kontynuować swoją drogę, swój rejs i stać się podwalinami pod pierwsze pracę konspiracyjną, pracę naukową na obczyźnie.
ale też bardzo chciałbym panu podziękować za wspomnienie tych cichociemnych, ponieważ rzeczywiście to jest to, czym uczelnia morska powinna się chwalić, że to nie tylko byli, jak to się w powszechnym mniemaniu sądzi, że żołnierze września, którzy zostali rozbici przez blitzkrieg niemiecki, którzy gdzieś tam się znaleźli, czmychając przez góry, przez Rumunię, Francję, znaleźli się w Wielkiej Brytanii. To naprawdę też byli marynarze. I to też byli ludzie, którzy z krwi i kości z polskiego naszego wybrzeża, którzy świetnie sobie radzili i zaświadczyli swoją pracą, nauką, postępowaniem, umiejętnościami o tym, że byli warci nazywania cichociemnymi i żołnierzami Armii Krajowej. Bardzo panu profesorowi za to też dziękuję. I też przy tej okazji chciałbym wspomnieć o organizacji konspiracyjnej Gryf Pomorski, która również też miała swoje wiele cennych liter z głoskami się zapisała w tym trudnym czasie na polskim wybrzeżu. No i dziękuję też w imieniu swoim, ale ministra infrastruktury zostałem do tego upoważniony za całe pana życie, cały pana dorobek i mam nadzieję, że wkrótce, niebawem się będziemy mogli spotkać, porozmawiać. I dziękuję panu profesorowi za piękne życie i za możliwość wygłoszenia tych kilku słów. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję magnificencję. Dziękuję panu ministrowi. Proszę państwa, gratulacje i życzenia panu profesorowi składa również prezydent miasta, ściśle związanego z tym miejscem, miasta, które jest ojczyzną Uniwersytetu Morskiego na ulicy Morskiej, pan prezydent dr Wojciech Szczurek. Przekazuje również szanowny panie profesorze. Gratulując panu profesorowi otrzymanego tytułu, widzę w nim należne ukoronowanie długiej i pięknej kariery. W dziejach uczelni, której poświęcił pan wiele lat swojej działalności zawodowej, zapisał się pan w sposób znaczący jako autor licznych prac naukowych oraz znakomity organizator. Niezwykle ważkie zasługi, liczne dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, które są pana udziałem, upoważniają do stwierdzenia, że w historii i dorobku Uniwersytetu Morskiego zapewnił pan sobie miejsce szczególne. Ponadto dzięki zaangażowaniu, sumienności oraz umiejętnościom zdobytym także podczas wielu lat pracy na morzu, przyczynił się pan wymiernie do rozwoju polskiego szkolnictwa morskiego, zarówno cywilnego, jak i wojskowego. Długa lista dokonań pana profesora świadczy dobitnie o słuszności podjętej przez uczelnię decyzji. To był prezydent Gdyni, dr Wojciech Szczurek. Panie profesorze, nadeszło kilkadziesiąt listów gratulacyjnych, bardzo wiele z nich. Chcielibyśmy wszystkie odczytać, ale to jest niemożliwe, aby zmieścić się z tymi wszystkimi gratulacjami w czasie, który przypada na dzisiejszą transmisję. Ja jednak kilka spośród nich przeczytam. Jest to list wojewody pomorskiego, pana Dariusza Drelicha. Szanowny panie profesorze, pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji nadania panu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Przyznanie tej najwyższej godności akademickiej przez jedną z najstarszych i niezwykle zasłużonych dla polskiej nauki uczelni jest kolejnym wyrazem uznania dla pana dokonań i szczególnych zasług dla rozwoju gospodarki i szkolnictwa morskiego w naszym kraju. Należy pan do grona tych wybitnych naukowców, dla których zdobywanie wiedzy i wykorzystywanie jej w praktyce jest nie tylko potrzebą, ale i sensem życia. Udowodnił pan całym swoim zawodowym życiem, jak dekan, rektor, dyrektor instytutu, kierownik zakładu, ekonomista, pisarz, dziennikarz, wykładowca. Taka wszechstronność i umiejętność sprostania wyzwaniom dana jest tylko mistrzom. Jeszcze raz serdecznie gratuluję zaszczytnego uhonorowania tytułem doktora honoris causa. Bardzo żałuję, że nie możemy wspólnie celebrować uroczystości nadania panu tytułu. Liczę, że wkrótce po ujarzmieniu epidemii będziemy mogli się spotkać.
Życzę wiele zdrowia, pogody ducha i tak potrzebnego nam wszystkim spokoju, z wyrazami szacunku, Dariusz Drelich. To nie wszystko, panie profesorze. Akademia Morska w Szczecinie, bratnia uczelnia z zachodniego wybrzeża. Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie. Szanowny pan profesor, doktor, kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda. Szanowny panie profesorze, społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie z radością przyjęła wiadomość o nadaniu panu najwyższej godności akademickiej, doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dla morskiego środowiska akademickiego jest pan nieocenionym naukowcem i dydaktykiem, szanowanym za swoją wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm. Pańska aktywność zawodowa w obszarze gospodarki morskiej od zawsze była wsparciem dla rozwijających się jednostek naukowych i organów administracji publicznej, a także przyczyniła się do rozwoju infrastruktury portowej w naszym kraju. Z tej okazji proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania dla pana nadzwyczajnych zasług, które składam w imieniu całej społeczności Akademii Morskiej w Szczecinie oraz swoim własnym. Z wyrazami szacunku, doktor habilitowany inżynier, kapitan żeglugi wielkiej Wojciech Ślączka, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie. Uniwersytet Gdański, panie profesorze. Już jestem. Szanowny panie profesorze, obowiązki związane ze świętem Uniwersytetu Gdańskiego, które przypada w tym roku 19 właśnie marca, nie pozwalają mi uczestniczyć w uroczystym nadaniu panu tytułu i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dewizą Uniwersytetu Gdańskiego jest In mari via tua. To przesłanie, które towarzyszy również całemu życiu pana profesora. Wniósł pan ogromny wkład w rozwój szkolnictwa morskiego, kształcąc jego kadry, wzmacniając morski potencjał naszego kraju. Cieszę się, że Uniwersytet Morski uhonorował pana działalność zawodową, nadając tak zaszczytny tytuł. W imieniu społeczności Uniwersytetu Gdańskiego składam panu gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejny list gratulacyjny. Zaczyna się po angielsku. I'm strong when I'm on your shoulder. W solidarności z ludźmi morza pragnę pogratulować tytułu i godności doktora honoris causa. Dziękujemy naszemu panu i stwórcy, że na ramionach największego nawigatora świata nasz profesor, człowiek morza, stał się aż tak silny. W jednym ze swoich listów Wolfgang Amadeusz Mozart napisał, że talent jest długiem zaciągniętym wobec Boga, ale Bóg chce, abyśmy ten dług spłacili ludziom. Cieszę się, że talenty otrzymane od stwórcy zostały przez pana profesora zwielokrotnione, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Gratulując tak zaszczytnej godności, pragnę podziękować za zaangażowanie w duszpasterstwo ludzi morza, w obronę i godność marynarzy, w święto morza, w jego zaślubiny, a także w wychowywanie pokoleń w duchu generała Mariusza Zaruskiego. Jakże miło, że pan profesor został wyróżniony w Warszawie jako kawaler orderu świętego Stanisława Biskupa i męczennika pierwszej klasy. Ciesząc się pańskimi dokonaniami, możemy nadal z entuzjazmem troszczyć się o środowisko ludzi morza i z zawierzeniem spoglądać na przyszłość. Życzę zdrowia, wiele sił i pogody ducha. Ojciec Edward Pracz, krajowy duszpasterz ludzi morza. Panie profesorze, tych listów jest bardzo wiele. Nadeszło ich kilkadziesiąt. Do momentu, w którym rozpoczęliśmy naszą uroczystość, z pewnością nadchodzi, będą kolejne. Wymienię jedynie kilka, już nie czytając całej ich treści. Nadesłał list pan Marek Grubarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pan kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Pan doktor habilitowany Marek Grzybowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, któremu pan przez tyle lat przewodniczył. Pan doktor inżynier, kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Królikowski, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej. Pan Jacek Nowicki, dyrektor Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska. Pan kapitan żeglugi wielkiej Jerzy Kaczmarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Morskich. Pan doktor
habilitowany inżynier Tomasz Neumann, profesor Uniwersytetu Morskiego, dziekan Wydziału Nawigacyjnego, z którym pan profesor tak bardzo jest związany. Pan doktor habilitowany inżynier Waldemar Mironiuk, profesor Akademii Marynarki Wojennej, dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Pan kontradmirał Czesław Dyrcz, były rektor, komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pan Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z całą rodziną błogosławionego księdza Władysława Miegonia, kapelana Marynarki Wojennej. Pan magister inżynier Lechosław Bar, przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Mechaników Morskich oraz kilkadziesiąt innych osób. Te listy czekają na pana profesora w siedzibie rektoratu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Panie profesorze, raduj się, Matko Polsko. Tak brzmi polski tytuł słynnej średniowiecznej pieśni, tak mocno związanej ze środowiskiem akademickim. Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Gaudę Mater Polonia. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jego magnificencja, rektor profesor Adam Weintrieth. Proszę Państwa, zanim zamknę dzisiejszą uroczystość, chciałbym dodać, że rektor Akademii Marynarki Wojennej, pan profesor Tomasz Szubrycht, poinformował mnie, że zorganizuje specjalną uroczystość w murach swojej uczelni na cześć naszego dzisiejszego doktoranta. A idąc na dzisiejszą uroczystość, zostałem poinformowany, że nadeszło również pismo gratulacyjne od pana profesora Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej. Ale wśród tych gratulacji zabrakło gratulacji naszego uniwersytetu. Pozwolę sobie dodać. Szanowny panie profesorze, dostojny doktorze honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Proszę przyjąć moje najszczersze i najserdeczniejsze gratulacje. Przyznanie tej najwyższej godności akademickiej jest wyrazem uznania dla pana wielkich dokonań i szczególnych zasług dla rozwoju gospodarki, administracji i szkolnictwa morskiego w Polsce, propagowania tradycji i zwyczajów morskich, szacunku dla historii oraz szerzenia kultury morskiej w naszym kraju. Wybitne osiągnięcia pana profesora oraz autorytet, jakim cieszy się pan na arenie międzynarodowej i krajowej, zaowocowały rozwojem polskiej gospodarki morskiej oraz naszej Alma Mater, której jest pan profesor jedną z najwybitniejszych postaci i osobistości, osobowości w całej stuletniej historii. Dzisiejszy wykład to potwierdzenie tych słów. Jest pan chodzącą kopalnią wiedzy. W ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie naszej uczelni. Wspominaliśmy epizody w Tczewie,
Szkołę Morską w Gdyni, Państwową Szkołę Morską, Wyższą Szkołę, Akademię Morską. Gdzieś nam umknął ten epizod brytyjski. Proszę Państwa, mamy przepiękną historię. 100 lat nieprzerwanej służby dla morza. Szkoły morskie w Southampton, Państwowa Szkoła Morska w Londynie, a później technikum w Lendyhut pod Birmingham, gdzie kierownikiem był Karol Olgierd Borchardt. To są pięknie zapisane karty. I historia jakże jest przewrotna. Wspomniał Pan o Belgach, z którymi się szkoliliśmy w Southampton. Chciałbym poinformować, że w najbliższy poniedziałek studenci z Antwerpia Maritime Academy rozpoczną ponadmiesięczny rejs na naszym statku Dar Młodzieży. Panie profesorze, w imieniu własnym, w imieniu Senatu oraz całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, raz jeszcze gratulując panu profesorowi zaszczytnego uhonorowania tytułem doktora honoris causa, składam panu najserdeczniejsze życzenia wielu dalszych sukcesów we wszystkich dziedzinach pańskiej działalności, życząc zdrowia, wielu sił i satysfakcji ze swych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Proszę przyjąć, szanowny panie profesorze, wyrazy głębokiego szacunku wraz z podziękowaniami za wspaniałe osiągnięcia, trwale wzbogacające i rozsławiające naszą polską myśl techniczną na świecie. Gratuluję jeszcze raz. Proszę Państwa, proszę powstać. Zamykam uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z okazji nadania tytułu doktora honoris causa panu profesorowi, doktorowi, kapitanowi żeglugi wielkiej Danielowi Dudzie. Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wyprowadzić. Patrz. Prawo, lot. Sztandar. Proszę Państwa, pozostał jeszcze jeden punkt dzisiejszej uroczystości, mianowicie odsłonięcie uzupełnionej honorowej tablicy doktorów honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Za chwileczkę nadejdą rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pan profesor Adam Weintritt, doktor honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pan profesor Daniel Duda, jak również rektor jeszcze Akademii Morskiej w Gdyni, pan profesor Piotr Jędrzejowicz. Znajdą się tutaj w holu głównym. Tam trwają jeszcze w auli imienia kapitana Tadeusza Meissnera, tej głównej auli, tym historycznym miejscu, które zapoczątkowało swą działalność wraz z całym Uniwersytetem Morskim, Państwową Szkołą Morską wówczas, 8 grudnia roku 1930, kiedy to uczelnia przeniosła się z Tczewa do Gdyni. Widzimy pana profesora Daniela Dudę, doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pana profesora Adama Weintritta, rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pana Piotra Jędrzejowicza. Widzicie Państwo trzy nazwiska, do których za chwileczkę dojdzie czwarte, biało-czerwona wstęga, którą obaj panowie rektorzy, jak sądzę, powinni wspólnie, solidarnie w tej chwili
zerwać, aby ta tablica stopniowo wypełniała się. Panie profesorze i panie profesorze, no, złośliwość rzeczy martwych, ale jak sądzę, za chwileczkę damy sobie radę z tą biało-czerwoną wstęgą i widzimy tutaj profesor doktor, kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda, od dnia dzisiejszego formalnie doktor honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Proszę Państwa, właściwie w tym momencie wyczerpaliśmy program tego dzisiejszego podniosłego dnia. Dnia, które z pewnością zapisane już zostało w historii polskiego szkolnictwa morskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w szczególności. Dnia, w którym wieloletni rektor, jeden z twórców bardzo wielu inicjatyw związanych z polskim szkolnictwem morskim, pan profesor Daniel Duda, który w tym gmachu wielokrotnie witał kolejne roczniki słuchaczy, uczniów, studentów, dostał tę najwyższą godność decyzją Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jeśli pan profesor chciałby kilka słów, bo widać tutaj media, które chciałyby również poprzez swoją obecność uhonorować pana, oddam mikrofon. Ma pan możliwość przemówienia do tych licznych kamer, podobnie jak rektor Adam Weintraub. Przekazuję mikrofon, panie profesorze. Szanowni Państwo, ta dzisiejsza uroczystość jest dla mnie wielkim przeżyciem. Nie spodziewałem się, rozpoczynając tutaj pracę 1 czerwca 1969 roku, że przede wszystkim, że osiągnę taki wiek, jaki mam w tej chwili. Nigdy nie sądziłem, że spotka mnie tak wspaniała nagroda, tak wspaniałe wyróżnienie, jaki był akt nadania mi godności honoris causa Uniwersytetu. Gdy przystępowaliśmy w 1969 roku do tworzenia Wyższej Szkoły Morskiej, próbowaliśmy wśród braci marynarskiej ustalić tych wszystkich ludzi, którzy po prostu dysponowali w ogóle studiami wyższymi. To była garstka. 31 czy 32 osoby. O różnej strukturze po prostu. A dzisiaj widzimy, jaka to jest potęga, uniwersytet, ale zwróćmy uwagę, Akademia Morska w Szczecinie i również Akademia Morska Marynarki Wojennej, która szkoli nie tylko kadry na okręty, no niestety, których jest coraz mniej, ale miejmy nadzieję, że rząd zrobi wszystko, że i ten rodzaj sił otrzyma dobre jednostki, to wszystko stanowi tysięczne rzesze. A dodajmy do tego tych wspaniałych studentów uniwersyteckich, studentów politechniki, politechnik. To jest to naprawdę poważna gałąź gospodarki morskiej, nad którą naprawdę należy mocno dyskutować, a szczególnie w chwili obecnej, gdy przed naszym krajem rysuje się po prostu
wspaniała przyszłość. Dotacje Unii Europejskiej na niespotykaną skalę. A i wszystko to, co Polacy sami po prostu potrafią stworzyć, dyktuje, żebyśmy się mocno zastanowili również nad rozwojem marynarki handlowej. Nie może być sytuacji takiej, że praktycznie całą drobnicę oddajemy komuś po prostu obcemu, który na tym zarabia. Ci wszyscy, którzy przychodzą do mur tych uczelni morskich, powinni mieć gwarancję pracy pod polską po prostu banderą. Tego wszystkim po prostu życzę. Jeszcze raz całej społeczności Uniwersytetu dziękuję. My dziękujemy panu profesorowi, gratulując jeszcze przewodniczący Senatu Uniwersytetu Morskiego, który właśnie nadał tę godność panu profesorowi Danielowi Dudzie, pan profesor Adam Weintraub. Proszę państwa, właściwie to ja już nie mam nic do dodania. Dzisiejszym bohaterem jest pan profesor Duda i nawet nie wypada więcej słów powiedzieć. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewien szczegół, który teraz dostrzegłem, że pan profesor Daniel Duda jest jedyną osobą, którego nazwisko wisi na dwóch tablicach tutaj umieszczonych. Na jednej są byli rektorzy, na drugiej są doktorzy honoris causa. I jeszcze jedna obserwacja. Pan profesor Daniel Duda był 10. rektorem Uniwersytetu, a ja jestem 20. rektorem. Także pięknie zapisająca się klamra. Dziękuję państwu serdecznie. Oficjalna uroczystość dzisiejszego spotkania, 19 marca roku 2021, kończy się ceremonia nadania doktoratu honoris causa panu profesorowi Danielowi Dudzie. To dzień wyjątkowy również z tego powodu, że skutkiem rygorów pandemicznych mogliśmy się z państwem łączyć i rozmawiać jedynie w ten sposób, a więc za pośrednictwem sieci. Mamy nadzieję jednak, że ten materiał i ta relacja, która odtąd będzie żyła, podobnie jak cały internet wiecznie, można tak powiedzieć, będzie mogła być odtwarzana i będziemy mogli sobie przypominać ten moment, w którym czwartym doktorem honoris causa został pan profesor Daniel Duda. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo w takiej zaocznej formie. Dziękuję z Auli Głównej i Holu Głównego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.